Narodzenia. Śpiewamy: Bóg się rodzi, moc truchleje. Pomyślałem, że właśnie z takiej okazji, w takim wyjątkowym momencie, kiedy święta, te święta zwłaszcza w naszej polskiej tradycji i w naszym Kościele katolickim odgrywają taką szczególną rolę, bo właśnie w te święta, spotykając się przy stole, spotykając się z bliskimi, spotykając się rodzinnie, czujemy się tak bardzo bezpiecznie, z zaufaniem, z przyjaźnią, z miłością przy drzewku, które symbolizuje przecież to najważniejsze wydarzenie, jakie w życiu człowieka wierzącego się pojawia, a więc pojawiający narodzony Chrystus, Zbawiciel. I zaczyna się z Nim wszystko to, co dla nas, ludzi wierzących, jest najważniejsze. A więc w tej atmosferze i w takich okolicznościach doszedłem do przekonania, proszę Państwa, że trzeba jeszcze raz wspomnieć, przypomnieć i powiedzieć o tym, aby to bezpieczeństwo, które odczuwamy szczególnie właśnie w czasie takich świąt, jakimi są Boże Narodzeniowe Święta, żeby stały się udziałem nas, Polaków, naszego narodu, również wtedy, kiedy kończą się święta Bożego Narodzenia i kiedy wracamy do naszych obowiązków, naszych zajęć, tych codziennych, do naszych sporów, do naszych kłótni, do tego, co nas irytuje, do tego, co nas buduje. Po prostu chodzi przecież o to, proszę Państwa, żeby czuć się bezpiecznym nie tylko przy stole wigilijnym, ale żebyśmy jako naród czuli się bezpieczni. Dlatego chcę Państwu przedstawić koncepcję obrony Polski, nad którą pracowałem i którą uważam, że warto byłoby zrealizować, aby bezpieczeństwo Polski i Polaków było rzeczywiście zagwarantowane, niezależnie od tego, jakie będą na świecie koniunktury, kto będzie decydował o polityce światowej i na ile to wszystko, co się dookoła nas dzieje, może nas irytować, może nas przestraszać. Chodzi po prostu o to, żebyśmy w tym zmieniającym się świecie, jako naród, jako państwo, czuli się bezpieczni i byli naprawdę bezpiecznie. I stąd, proszę Państwa, to moje przesłanie, opowieść, chyba na nowy rok, żeby tę sprawę zrealizować wreszcie. A więc chcę mówić o koncepcji obrony Polski. Proszę Państwa, Rzeczpospolita, kiedyś Rzeczpospolita wielka, potężna, wielkie państwo, mocarstwo, no w wyniku różnych przeciwności, ale i naszych polskich zaniedbań, zniknęła z mapy Europy w końcu XVIII wieku. I kiedy odrodziła się, właśnie będziemy niedługo obchodzili stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w 18 roku, kiedy odrodziła się, nie odrodziła się jako to wielkie państwo, to mocarstwo, które istniało przedtem. Odrodziła się jako państwo, mówimy dzisiaj, średniej wielkości. Zagrożone przez potęgi, które wyrosły w międzyczasie po naszej wschodniej i zachodniej stronie, a więc przez potęgę rosyjską i potęgę niemiecką. No i ten dylemat położenia między Niemcami a Rosją, tak szczególnie widoczny w Polsce w okresie międzywojennym, w latach 1839, stał się pewnym przekleństwem, jeżeli idzie o zagwarantowanie naszego bezpieczeństwa. Przekleństwem, ponieważ nasze siły, nasz potencjał w zestawieniu z potencjałami tych wielkich mocarstw
okazał się niewystarczający, aby im się oprzeć. Żeby znaleźć tutaj odpowiedź na to, jak się temu przeciwstawić, przyjęliśmy w Polsce pewien wzór, jeżeli chodzi o gwarancję tego bezpieczeństwa narodowego. I ten wzór, proszę Państwa, wygląda tak. Skoro Polska jest państwem średniej wielkości, a zagrażają jej mocarstwa, to żeby się tym mocarstwom przeciwstawić, żeby się obronić, musimy mieć wsparcie innych mocarstw. A więc nasze bezpieczeństwo zależne jest od tego, czy mamy wystarczająco potężnych sojuszników. Taki jest wzór naszej obrony. I tak się stało w okresie międzywojennym. Po wygranej wojnie z Sowietami w 1921 roku Rzeczpospolita zawarła sojusz z Francją, która była wtedy wielką potęgą i państwem zwycięskim w I wojnie światowej. No i budowaliśmy nasze bezpieczeństwo, opierając się o ten sojusz. A kiedy sytuacja uległa zmianie na gorsze w tym sensie, że poza Związkiem Sowieckim, który cały czas próbował jakby zmienić porządek świata, pojawiła się Trzecia Rzesza, rządzona przez narodowych socjalistów Adolfa Hitlera i pojawiło się śmiertelne zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego, no to wtedy jeszcze zawarliśmy sojusz z drugą potęgą ówczesnego świata, z Imperium Brytyjskim. I w związku z tym wydawało się, proszę Państwa, że uzyskaliśmy to, co było do naszego bezpieczeństwa niezbędne i potrzebne. Mieliśmy potężnych sojuszników, których siły przeważały nad tym, który nam zagrażał, a więc potęgą III Rzeszy. Zbudowaliśmy wobec tego koalicję. Zbudowaliśmy koalicję, w której występowaliśmy, proszę Państwa, nie jako jeden podmiot, a więc państwo polskie kontra III Rzeszy, ale jako członek koalicji, w której występowało Imperium Brytyjskie i Francja, a więc wspólnie zgromadziliśmy i dysponowaliśmy siłami, które wielokrotnie przeważały nad siłami Niemiec. Biorąc pod uwagę tak realistyczną ocenę naszej sytuacji w 1939 roku, wyglądało, że uruchomiona potęga naszych sojuszników sprawi, że wkrótce odniesiemy zwycięstwo i po III Rzeszy Adolfa Hitlera nie zostanie śladu. Tak się nie stało. W 1939 roku nie otrzymaliśmy pomocy sojuszniczej. Sojusznicy zwlekali, nie wykonali tego, do czego byli zobowiązani. My ponieśliśmy klęskę. Konsekwencje tego były dalsze, wiemy jakie. Na końcu Stalin przy wsparciu i akceptacji naszych sojuszników na Zachodzie, Stanów Zjednoczonych głównie, ale również i Anglii, wziął nas w swoje panowanie. No i wszystko dalej do dziś nie możemy się uporać ze skutkami tego wszystkiego, co się wówczas stało. A więc, proszę Państwa, w 1989 roku, 1990 Polska odzyskała ponownie suwerenny byt. Wróciliśmy jako podmiot na mapę polityczną Europy. I dzisiaj, powiedziałem tak, nasze położenie jest inne, ponieważ jesteśmy członkiem NATO, należymy do Unii Europejskiej, ale znowu pojawiło się zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Mam na myśli tutaj politykę, którą uprawia obecnie Federacja Rosyjska. I chociaż dzisiaj nie ma zagrożenia żadną III Rzeszą Adolfa Hitlera, Niemcy są naszym sojusznikiem, jesteśmy w NATO razem, to zagrożenie ze strony Wschodu nie ulega najmniejszej wątpliwości. Wszystko to, co zainstalowali na przykład ostatnio Rosjanie na terenie Kaliningradu, a więc różnego rodzaju rakiety, które służą do atakowania celów na lądzie, w powietrzu i na morzu, wskazują, że to zagrożenie jest bardzo realne i bardzo poważni eksperci i analitycy zastanawiają się, czy i kiedy może dojść do wybuchu wojny. A więc to nie jest straszenie wojny ze strony Rosji, jeżeli to, co mówię, i to nie jest, powiedziałbym, coś, co jest niemożliwe. Niestety to zagrożenie jest realne. I w związku z tym, ponieważ przewidywaliśmy, że takie zagrożenie może się pojawić, to wróciliśmy do tego paradygmatu
wynalezionego obrony przed 1939 rokiem. Zagraża nam mocarstwo, liczymy, że pomoże nam inne mocarstwo, Stany Zjednoczone, no i sojusznicy w NATO i od tego uzależniamy nasze bezpieczeństwo. Proszę Państwa, niedawno doszło do zmiany, jeżeli idzie o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Wygrał Donald Trump i zauważmy, jakie pojawiły się komentarze nie tylko w Polsce, ale zwłaszcza w Polsce. Okazało się, że nie wiemy, w jakim kierunku będą zmierzały Stany Zjednoczone pod imię nowego prezydenta. Jedni mówią, że będzie bardzo dobrze, tak, że nie będzie żadnej tutaj żadnych nowych układów amerykańsko-rosyjskich, jak to było w czasie II wojny światowej, a więc nasze bezpieczeństwo jest zagwarantowane, będzie umacniana flanka wschodnia, przyjadą jednostki amerykańskie, podobno brygada amerykańska się już pakuje, tak, i przewozi swój sprzęt. Niedługo tutaj ci żołnierze się amerykańscy znajdą, a więc wszystko jest w porządku. Ten wsparcie sojusznicze istnieje, ale równie dużo pojawiło się takich opinii, że być może tak nie będzie. No i zastanawiamy się, tak, czy z jednej strony mianowanie ministrem obrony, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, byłego generała piechoty morskiej, noszącego bardzo taki pseudonim, powiedziałbym, interesujący, bo nazywano go wściekłym psem. No, może sugerować, tak, że tutaj pojawia się jako minister obrony ktoś, kto będzie wiedział, jak z Rosją postępować, ale z drugiej strony sekretarzem stanu, a więc ministra spraw zagranicznych, zostaje biznesmen, który jest znany z tego, że jest w świetnych relacjach z prezydentem Putinem i że robił interesy gospodarcze, interesy właśnie z Federacją Rosyjską. A więc powstaje pytanie, co się tu stanie? Proszę Państwa, ja nie chcę zastanawiać się nad tym, co się stanie. Ja chcę tylko wskazać na to, że nasze bezpieczeństwo narodowe jest uzależnione od tego, jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych, prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc czynnika, który jest od nas niezależny. Czyli my składamy nasze bezpieczeństwo na coś, co nie zależy od nas. To jest bardzo ryzykowne, proszę Państwa, ale ktoś powie, może nie ma innego wyjścia. W każdym razie, wracając do spraw, no to dzisiaj, powiedzmy, jeżeli zrobimy siły NATO-Rosja, to jest to równie wielka przewaga, jak wtedy, kiedy mieliśmy koalicję z Anglią i Francją w 1939 roku. No i powstaje pytanie wobec tego, jak wyglądają nasze gwarancje bezpieczeństwa narodowego wtedy wyglądały i jak wyglądają dziś. 1939 rok. Wiedzieliśmy, proszę Państwa, że w razie agresji na Polskę, agresji niemieckiej na Polskę, Anglia i Francja wypowiedzą wojnę Niemcom. I tak się stało 3 września. I wiedzieliśmy, że 15 dnia od momentu rozpoczęcia mobilizacji we Francji, Francuzi głównymi siłami, to była wtedy największa potęga lądowa, uderzą na Niemcy. To się nie stało. Dzisiaj co wiemy, że w razie agresji na Polskę NATO udzieli nam pomocy, nam Polsce. Jest artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, nazywanego konstytucją natowską, który mówi, że taki obowiązek ciąży na wszystkich państwach natowskich wspierania no, tego, które zostanie napadnięte, zagrożone. Ale, żeby tak się stało, proszę Państwa, to suwerenne państwa muszą taką decyzję podjąć. Co to oznacza? To oznacza, że nasi sojusznicy udzielą nam pomocy, ale nie do końca wiemy jakiego. I druga rzecz, że siły zbrojne otrzymają wsparcie natowskie, tylko nie wiemy w jakim czasie. A więc powiedziałbym tak, że biorąc to, co wiemy, to, co wiedzieliśmy w 1939 roku i biorąc to, co wiemy dzisiaj, no wygląda, że jakby dzisiaj mniej wiemy, niż wiedzieliśmy wtedy, a wtedy to niestety zawiodło. Obowiązuje ciągle, bo Ministerstwo Obrony Narodowej ciągle nie zmieniło strategii,
chociaż ją trochę schowało, strategii poprzedników, a więc strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, proszę Państwa. Taki dokument przyjęto uchwałą Rady Ministrów 9 kwietnia 2013. Dosyć, to jest, powinno się to już zweryfikować. No więc mówię, na razie MON już dzisiaj tego specjalnie eksponuje, ale jeżeli głębiej pogrzebać na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego i na stronie Ministerstwa Narodowego, to znajdziemy, że to jest jeszcze dokument obowiązujący. I w tym dokumencie jest coś takiego. Zapewnienie zdolności państwa do obrony oraz przedstawienie się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych. W ramach zobowiązań sojuszniczych. A więc nie przewiduje ta strategia innego sposobu zagwarantowania nam bezpieczeństwa, jak tylko w ramach zobowiązań sojuszniczych. Patrz to, co powiedziałem wcześniej. Proszę Państwa, jakiś czas temu rozpatrywano w Polsce coś, co nazywa się strategiczną operacją obronną. Otóż w ramach tej operacji przewidywano, nasza strona przewidywała, że strona rosyjska, gdyby chciała dokonać agresji, użyje co najmniej 40 brygad, 85 Rosjanie mają. No i wtedy my przeciwstawimy się tym siłom naszymi 13 brygadami, a to oznacza, że Rosjanie będą mieli, jeżeli dojdzie do wojny, trzykrotną przewagę, a to oznacza, proszę Państwa, że my będziemy mogli tylko się bronić, cofając się, czekając, aż sojusznicy nam pomogą. Tutaj analogia z 1939 rokiem nasuwa się sama przez się. No i nawet z tych ćwiczeń z tej operacji wynika, że przewidywano, że w ciągu 2 tygodni 2/3 Polski ten napastnik będzie okupował. No, a my czekamy na wsparcie tam iluś brygad natowskich, które pozwolą dopiero tutaj zmienić jakby proporcje i rozpocząć kontrofensywę. A więc, proszę Państwa, no, powiedziałbym tak, nie wyglądało to dobrze. Jakie wnioski wobec tego trzeba wysunąć? Bo mówię, generalnie koncepcja obrony kraju również obecnie nie uległa zmianie. Zasadniczą sprawą jest oparcie się o pomocy sojuszniczej. To deklaruje obecny minister obrony narodowej również. Mówi tylko, że to jest absolutnie pewne, że tu wojska amerykańskie zjawią się na naszym terenie. W związku z tym ta flanka wschodnia będzie wzmocniona, a więc pomoc sojusznicza, właśnie zagrożenie jest pewna. Otóż w moim przekonaniu wnioski są tutaj jednak niestety pesymistyczne. Po pierwsze, że siły zbrojne w obecnym stanie, takim jakie są, nie są w stanie obronić granic państwa, a więc w razie agresji część Polski, co najmniej, jeżeli nie cała, będzie okupowana. Dalej, ciągle nie wiadomo, w jakim czasie nadejdzie wsparcie sił natowskich wystarczająco mocne, tak, aby to zagrożenie, aby tego agresora odeprzeć. No, w związku z tym mówię, zakładamy, tak, trzeba założyć, że Polska będzie, no przynajmniej w części terytorium państwa, które będzie okupowane. To nie jest zachęcająca perspektywa. A utwierdza mnie w tym przekonaniu, że przewiduje się właśnie okupowanie części Polski, fakt, w jaki sposób dyslokowane są siły polskie również na terenie naszego kraju. Zauważmy, że jednostki polskie, polskich sił zbrojnych, te jednostki operacyjne, brygady, dywizje, są głównie skoncentrowane na zachodniej części Polski. Tak jakby ktoś przewidywał, że wszystko to, co jest przed bugiem, nie będzie bronione, będzie oddane w tej operacji obronnej. Co prawda padają deklaracje, że jakieś będą przesunięcia, ale na razie są tylko deklaracje. Natomiast pamiętamy tak, że duże jednostki, związki taktyczne zostały zlikwidowane, jeśli chodzi o teren wschodni, tak, bo zostały zlikwidowane dywizje w Rzeszowie, w Lublinie i w Olsztynie. Mało tego, w Warszawie pierwsza dywizja zmechanizowana została rozwiązana. Prawda? I mamy w tej chwili 3 dywizje. Jedna stosunkowo blisko w Elblągu, a więc chwała Bogu, coś tam mamy na tym kierunku zagrożonym, ale te 2 główne, tak, pancerna i zmechanizowana, to jest Szczecin i Szagan. A więc, proszę Państwa, tak to w moim przekonaniu wygląda. Jakie więc podejmiemy wysiłki, jakie działania, jeśli nie będzie pomocy sojuszniczej
Ja wiem, to brzmi strasznie. I czasami, ponieważ to pytanie brzmi tak strasznie, to zdaje się, że odpowiedzialni za nasze obrony boją się w ogóle to pytanie postawić. Ale to nie jest kwestia nawet postawienia pytania i odwagi postawienia tego pytania, ale to jest kwestia odpowiedzi na to pytanie. Bo proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie znaleźć musimy, jeżeli chcemy zagwarantować bezpieczeństwo naszemu krajowi. Musimy. Często Państwo, ci, którzy, zwłaszcza którzy śledzą jakoś wszystko to, co się dzieje w obronności, na pewno natknęli się na takie nazwisko Karbon Clausewitz. To jest generał, teoretyk sztuki wojennej, uważany jest za najwybitniejszego teoretyka, jeżeli idzie o to, w jaki sposób należy prowadzić wojnę, działania wojenne. Do jego myśli odwołują się współcześni dowódcy, studiuje się tę koncepcję, którą on przedstawił. A więc jest to, powiedziałbym, tak zwany autorytet, jeżeli idzie o planowanie, o prowadzenie wojen, również współcześnie. Otóż Clausewitz, który działał w okresie wojen napoleońskich i wtedy doświadczył tego wszystkiego, co się działo w wojnie, sformułował następujące spostrzeżenie, wniosek, że obrona jest skuteczniejszą formą prowadzenia wojny niż atak. Dobra nasza, biorąc pod uwagę to, że my będziemy się bronić, nie będziemy atakować. Otóż, proszę Państwa, co to oznacza? Czy to oznacza, że każda obrona? Nie, mówi Clausewitz. W odpowiedni sposób przygotowana i zorganizowana. Na czym polega ta przewaga obrony nad atakiem? Otóż atakujący może użyć tylko jednego środka wojny, jakim są wojska operacyjne. Co to są wojska operacyjne? To są te siły, które widzimy czasem na defiladach, a więc ciężki sprzęt, związki taktyczne, żołnierze zawodowi, świetnie wyszkoleni, tak? No i takie armie mają mocarstwa. Taką armię mają Stany Zjednoczone, taką armię ma Wielka Brytania, taką armię ofensywną ma Rosja, Federacja Rosyjska. A jaką armię ma Szwajcaria czy Finlandia? Ma armię defensywną, ma armię, która jest przygotowuje się do obrony swojego terytorium. Nie zamierza maszerować gdzieś na nieprzyjaciela poza granicę. Nie jest wobec tego ofensywna. To jest ten element obrony. I dalej mówi Clausewitz tak, że ten broniący się oczywiście może wystawić takie wojska operacyjne i nimi też przeciwstawiać się atakującemu, ale oprócz tego może przygotować powszechną obronę na terenie całego kraju. Także te wojska nieprzyjaciela, te operacyjne, które wejdą do tego kraju, spotkają się z oporem wszędzie. Będą miały z tym straszny kłopot. Ponieważ nieprzyjaciel, chcąc opanować jakieś terytorium, no, chce czuć się na tym terytorium bezpiecznie. A jeżeli mu wszędzie pojawiają się jakieś zamachy, ataki, jeżeli działają tak zwani partyzanci, siły nieregularne, to on bezpieczny nie będzie. Więc to trzeba koniecznie jakoś sparaliżować. No i do tego oczywiście muszą być siły, które tego typu opór sparaliżują. A więc obrona musi być, tak mówi, to może wykorzystać broniący się, że ma takie siły terytorialne poza tymi wojskami operacyjnymi. Że ma, Clausewitz wtedy mówił, twierdzę. A więc jakbyśmy powiedzieli tereny zurbanizowane, miasta, które na terenie których bardzo łatwo jest prowadzić działania obronne i obrońca tutaj jest znacznie bardziej skuteczny, ma przewagę nad atakującym. Wreszcie, mówi Clausewitz, może naród podjąć coś, co nazywa powstaniem ludowym. A więc działaniami nieregularnymi, owymi partyzanckimi w masowej skali, tak, którymi, no, tymi wojskami operacyjnymi bardzo trudno jest je zwalczać. Zobaczcie Państwo, że w tych konfliktach, w których między innymi nasze wojsko występowało w Afganistanie, dzisiaj mamy tę sytuację w Syrii, bardzo trudno jest opanować
sytuację wtedy, kiedy pojawiają się właśnie taki przeciwnik, mówimy asymetryczny, ów partyzant, działający nieregularnie, który nie walczy z czołgiem, który stara się uderzyć tak, żeby ten czołg nie miał zaopatrzenia, albo uderzyć go w taki sposób niespodziewany, prawda? Są improwizowane ładunki wybuchowe, które odpala się wtedy, kiedy przejeżdża jakiś pojazd opancerzony, na przykład rosomowy w Afganistanie. A więc, proszę Państwa, obrona dlatego i wówczas będzie skuteczniejsza. Clausewitz więc mówi, że takim podstawowym elementem w tak przygotowanej obronie, czy najwyższym środkiem obrony, jest naród. Jest wspólnota narodowa, zdolna do oporu, prezentująca się, że będzie się bronić. To jest czynnik, który powinien działać powstrzymująco, odstraszająco na agresora. Że on, wkraczając w granice naszego kraju, będzie miał do czynienia nie tylko z tymi naszymi trzema dywizjami, czy tam kilkunastoma brygadami, które mamy, ale z całym społeczeństwem, które, w którym ludzie posiadają broń, są przeszkoleni i są w stanie po prostu swoich domów tak czy inaczej bronić przed tym, który będzie chciał mu im życie, dobytek odebrać. I dlatego według Clausewitza niezbędne środki obrony, o których trzeba sobie powiedzieć, to jest po pierwsze strategia obrony kraju, właściwa strategia, stosownie do tych zagrożeń, które mamy i stosownie do środków, które możemy wykorzystać do obrony. Dalej siły zbrojne, które składają się nie tylko z wojsk operacyjnych, z tych zawodowców na czołgach i samolotach, ale również z powszechnej masowej obrony terytorialnej. A więc tych żołnierzy przeszkolonych na poziomie podstawowym, tak? Ale posiadających zdolność posługiwania się bronią, tymi podstawowymi środkami walki. Dalej przygotowanym systemem do podjęcia działań nieregularnych wtedy, gdyby nieprzyjaciel rzeczywiście wszedł na nasze terytorium. Wykorzystanie wszelkich walorów obronnych naszego terytorium, w tym zwłaszcza terenów zurbanizowanych. I na końcu, mówi Clausewitz, pomoc sojuszników. Jak wygląda strategia naszej obrony dzisiaj? No, trochę inaczej. Po pierwsze, no właściwa strategia obrony kraju jeszcze moim zdaniem jej nie ma. Wspomniałem o tej 2022, to co jest gdzieś tam zachowane. Na pierwszym miejscu jest pomoc sojuszników jako główny nasz środek obrony. Tak? No i siły zbrojne składające się w tej chwili z wojsk operacyjnych i być może uzupełnione jakiś komponent kilkudziesięciotysięczny, o czym mówi minister obrony narodowej, obrony terytorialnej, ale jako elementu pomocniczego w stosunku do działań wojsk operacyjnych. Żadnych przygotowań, jeżeli chodzi o działania nieregularne i żadnych przygotowań, jeżeli chodzi o wykorzystanie walorów obronnych naszych miast, naszych terenów zurbanizowanych. A więc powiedziałbym, że odbiegamy daleko od tego, aby można powiedzieć, że w przypadku Polski obrona będzie skuteczniejszą formą walki niż atak, a do ataku, jak powiadam, nie mamy gdzie sił, bo nie jesteśmy mocarstwem. Clausewitz mówi, że nieprzyjaciel chcąc zmusić nas do podporządkowania się, bo o to przecież chodzi. To nie chodzi o to, proszę Państwa, żeby rzucić na nas kilka bomb atomowych i wystraszyć nas, bo nieprzyjacielowi, temu, który buduje swoją potęgę imperialną, potrzebne jest nasze terytorium, nasza ludność, żeby to wykorzystać jako wzmocnienie własnego potencjału. Tutaj zniszczenie nas niczego nie daje, prawda? A więc trzeba nas opanować, trzeba Polskę opanować i trzeba Polskę opanować siłami konwencjonalnymi, a nie przy pomocy środków nuklearnych. Tak sądzę, że jeżeli to taki zamiar będzie realizowany. A w związku z tym, proszę Państwa, żeby takiemu zagrożeniu się przeciwstawić, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co mamy zrobić, aby ten, który będzie planował podporządkowanie nas sobie, okupowanie nas, doszedł do wniosku, że nie da rady. Mamy ten wariant obrony, o którym wspomniałem przedtem. Wojska operacyjne, nasze wojska operacyjne przeciwstawiają się wojskom operacyjnym nieprzyjaciela. Mamy 100 tysięcy żołnierzy w wojskach operacyjnych. Zakładajmy, że
to nie jest tak dobrze, że te wszystkie 100 tysięcy pójdzie na front, ale załóżmy nawet, że wszystkie, całe te 100 tysięcy wyślemy na front, że taki rzeczywiście będzie taka liczebnie będzie armia. No to cóż, wystarczy, że przeciwnik będzie miał trzykrotną przewagę, a taką w przypadku tej operacji nawet planowano tutaj po stronie polskiej, no i zostaniemy pokonani. Proszę Państwa, zawsze 3 czołgi rozbiją 1. 3 dywizje rozbiją 1 dywizję. Nie ma cudów. Więc nie tędy drog. Wobec tego pytanie, jak zamierzamy obronić Polskę? Obronić, to znaczy, proszę Państwa, skonstruować taki system obrony, aby nieprzyjaciel doszedł do wniosku, że nie da rady. Tutaj pewnym jakby przykładem może być to, co symbolizuje osoba, którą Państwo widzicie na tym slajdzie. To jest kto? Stefan Czarniecki. Tak. Dowódca, który prowadził działania nieregularne w czasie potopu szwedzkiego. Otóż Szwedzi, jak wiadomo, mieli wtedy świetną armię, mieli wojska operacyjne, jakbyśmy się powiedzieli, zabójczo skuteczne. Podbili terytorium Rzeczypospolitej, znaczy polskie terytorium, bo na ziemię ten zabójcy nie weszli przecież, ale istotą, powiedzmy, siłą Rzeczypospolitej były ziemie polskie. No i wydawało się, że będą tutaj panować. Nasza armia regularna nie dała rady i wtedy uruchomił się w masowej skali opór nieregularny. Pojawiły się oddziały partyzanckie, partie szlacheckie i oddziały chłopskie. I tę wojnę szarpaną się wtedy mówiło, realizował Stefan Czarniecki. Co się stało, proszę Państwa? Ta świetna siła bojowa, uderzeniowa, jaką była armia szwedzka, pozbawiona zaplecza, pozbawiona furażu, czyli całego zaplecza logistycznego, bo to przerywały te nasze działania szarpane, musiała wynieść się z Polski. Nie dała rady, nie utrzymała się. Czarniecki pokazuje, że to jest skuteczna forma oporu. Ta skuteczna forma oporu okazała się w XXI wieku skuteczna również wszędzie tam, gdzie siły nieregularne wygrywały konflikty z armiami nawet mocarstw. Tak? Francuzi wycofali się z Algerii, Amerykanie wycofali się z Wietnamu, Rosjanie wycofali się z Afganistanu. No, my mamy mieszane uczucie, kiedy zastanawiamy się, czy w Afganistanie i Iraku na Bliskim Wschodzie odnieśliśmy zwycięstwo, czy też nie. A więc, proszę Państwa, dlaczego obrona terytorialna i dlaczego uważam, że one mają ogromny walor w obronie? Otóż tak, na poziomie strategicznym, proszę Państwa, siły OT przygotowane w sposób właściwy, w skali masowej, pokazują nieprzyjacielowi, że w razie uderzenia na nasz kraj spotkał się z takim właśnie masowym oporem. A to sprawia, proszę Państwa, że te działania asymetryczne stają się groźne z punktu widzenia planowania operacji nieprzyjaciela, nawet nie dlatego, że mają jakąś wielką skuteczność bojową, ale dlatego, że nieprzyjaciel, chcąc kontrolować nasze terytorium, chcąc nie dopuścić do tego, aby ten opór rzeczywiście istniał i żeby jego panowanie nie było wyłączne, musi mieć już inną przewagę w stosunku do tych potencjalnych partyzantów niż wtedy, kiedy mają w stosunku do wojsk regularnych, do wojsk operacyjnych. Powiedziałem tam 3 do 1. Otóż tu, proszę Państwa, przewaga musi być jak 20 do 1. Żeby, to nie oznacza, że ten jeden partyzant jest w stanie zabić 20 okupantów. To oznacza tylko tyle, że okupant musi mieć 20 żołnierzy, żeby ten jeden partyzant nie był w stanie nic zrobić, żeby schował się do mysie dziury i nie wyśliwiał nosa. Żeby kontrolować teren, trzeba mieć taką przewagę. Jeżeli takiej przewagi się nie ma, to wobec tego ten opór będzie trwał, ci partyzanci będą działać, no i strona atakująca uwikła się w ten konflikt asymetryczny, który trwa i w którym niemożliwe jest odniesienie zwycięstwa. To o tym dzisiaj wszyscy doskonale wiedzą. Podobnie, proszę Państwa, wielką skuteczność ma opór na terenach zurbanizowanych. Tutaj mówi się, że ta przewaga atakującego agresora musi być nawet większa, nawet 30-krotna, a czasami nawet 50-krotna, zależy jak to jest przygotowane.
Biorąc to wszystko pod uwagę i biorąc nasze przygotowania do obrony, uważam, że gdybyśmy mieli armię w czasie pokoju, w której byłoby wojsk operacyjnych 50 tysięcy, a nie 100 jak dzisiaj, ale w obronie terytorialnej 100 tysięcy, a nie być może 50, jak mówi obecnie minister obrony. I gdybyśmy mieli zdolność, proszę Państwa, zmobilizowania trzykrotnego wojska operacyjnego w razie wybuchu wojny, czyli do 150 tysięcy, i pięciokrotnego wojska terytorialnego do 500 tysięcy, to mobilizując taką armię i ją przygotowując do takich działań, jak wcześniej powiedziałem, mielibyśmy następującą skalę trudności, jeżeli idzie o agresora planującego atak na nas. Żeby pokonać nasze wojsko operacyjne, no, trzeba, jak powiedziałem, trzykrotnej przewagi, a więc 450 tysięcy żołnierzy, 500 tysięcy, to potencjalny agresor jest w stanie oczywiście wystawić i te nasze wojsko operacyjne pokonać. Ale żeby już opanować teren i kontrolować ten teren, no to biorąc pod uwagę, że my mamy 500 tysięcy wojsk terytorialnych zdolnych do prowadzenia działań regularnych, to on musi kalkulować 20-krotnie, co jest 10 milionów żołnierzy. Czy jest państwo, może Chiny, ale Chiny są daleko i nie mają w stosunku do nas agresywnych zamiarów. Czy jest państwo w naszej okolicy, powiedzmy tak, które byłoby w stanie taką armię wystawić, żeby Polskę sobie podporządkować, opanować? W moim przekonaniu nie. A jeżeli by się odważyło na wojnę, nie posiadając takich sił, no to wtedy ma gwarancję, ma pewność, jak w banku, że wikła się w konflikt asymetryczny, który jest trudny do wygrania, który jest dla nas trudny, tak? Ale dla tego agresora również. A agresor, proszę Państwa, chce odnieść zwycięstwo, a nie chce korzystać z owoców tego zwycięstwa, a nie chce wikłać się w konflikt, który naraża na straty, na wydatki, no i utratę również na linii międzynarodowej bardzo różnych rzeczy. A więc, proszę Państwa, mamy jako cel. Chcemy odstraszyć agresora. Mamy przygotować siły zbrojne. Tak jak to wspomniałem wyżej. I podstawą w tym systemie obrony muszą być Wojska Obrony Terytorialnej, ale rozumiane nie jako pomocnik dla naszych wojsk operacyjnych, ale zasadniczy, podstawowy element w systemie obrony. Do tego koniecznie namawiam. Hierarchia zadań, która musi być zrealizowana, jeżeli idzie o zbudowanie naszego systemu obronnego. Po pierwsze, proszę Państwa, nowa strategia obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa, odpowiadająca na pytanie, co będzie, jeżeli sojusznicy nie pomogą. A nie odpowiadająca na pytanie, że na pewno nam pomogą. Takiej pewności oczywiście nie ma. Jeżeli będziemy mieli tę strategię, dopiero wówczas będzie można przeprowadzić to, co się nazywa mądrze dzisiaj i modnie audytem. Bo w oparciu o tę strategię będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy siły zbrojne, które mamy, są w stanie je wykonać i czy przemysł obronny, który mamy, jest w stanie dostarczyć uzbrojenie dla tego wojska, dla wykonania tej strategii. Wtedy, a nie wcześniej, dalej w oparciu o to można dopiero przygotować i opracować plan odbudowy i modernizacji sił zbrojnych, w tym jakie rodzaje broni będziemy potrzebowali dla tego wojska i zbudować ten nowy model sił zbrojnych, w tym ze szczególną rolą obrony terytorialnej, jako komponentu istotnego czy podstawowego. Programy szczegółowe, no to myślę, że możemy sobie przy tej okazji darować, bo i tak jest strasznie długo mówię. Natomiast problem, proszę Państwa, jest taki, dlaczego potrzebujemy obrony terytorialną. Nie dlatego, że trochę młodych ludzi poczuło tak patriotyczny obowiązek obrony ojczyzny jako coś, co chcą realizować. Ja szanuję ten wysiłek i szanuję te pragnienia. To jest bardzo cenna rzecz z punktu widzenia naszego systemu obronnego, ale nie to decyduje. Nie dlatego, proszę Państwa, że w jakichś rejonach Polski mamy za mało wojska, w związku z tym trzeba te dziury pozatykać siłami obrony terytorialnej. Nie dlatego, że być może pojawią się jakieś zielone ludziki i wtedy tym zielonym ludzikom przeciwstawimy tych żołnierzy obrony terytorialnej, zakładając, że będą mieli oni odpowiednie uzbrojenie i odpowiednie przeszkolenie. Nie. Obrona terytorialna jest potrzebna po to, aby w wymiarze strategicznym pokazywać nieprzyjacielowi, że jesteśmy przygotowani do stawienia powszechnego oporu w wymiarze
co najmniej 500 tysięcy żołnierzy. Że ten powszechny opór poprzez działania nieregularne stworzy dla niego taki problem, jeżeli chodzi o panowanie naszego kraju, że on po prostu sobie nie da rady. Jeżeli to osiągniemy, jeżeli taki będzie efekt, to wtedy, proszę Państwa, możemy być spokojni. Polska będzie bezpieczna nie tylko wtedy, kiedy spotykamy się przy stole Wigilii.